Cześć, witajcie w drugiej części filmiku pompy Bosch, którą rozkładamy na części pierwsze z układu Common Raila. Ktoś, kto nie oglądał tego filmiku, zapraszam do pierwszego filmiku, na którym omawialiśmy kwestie pompy od strony niskiego ciśnienia, co ewentualnie się może zdarzyć, na co zwrócić uwagę. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się korpusem już tutaj stalowym, czyli całej naszej tej głowicy wysokiego ciśnienia. Od czego by tu zacząć? Najprostsza rzecz. Na pierwszej części powiedziałem, ale już mówię. Część, wiadomo, składa się korpusu jedno z drugiej. Sobie elegancko się składa. Tutaj mamy o-ringi. Pokazywałem wcześniej, ale myślę, że warto też pokazać. Tak dla przypomnienia, jak ktoś nie oglądał filmu na bieżąco. Z pompki niskiego ciśnienia, czyli tego korpusu aluminiowego, paliwo przedostaje się do części już całej tej naszej głowicy stalowej, czyli najbardziej wytrzymały element, który jest z pompy. Właśnie tymi trzema punktami. Tutaj te trzy punkty, które są, to są punkty, którymi przedostaje się już utrzymany przez nasz korpus tutaj pompki wstępnej utrzymane ciśnienie i ono sobie tymi trzema otworami przechodzi do trzech sekcji, które są tutaj. Dobra. Przelatujemy dalej. Co mamy w tych sekcjach? Od razu mówię, jak rozbieracie taką pompę, o-ringi do wywalenia. Tylko nie zakładajcie o-ringów takich zwykłych, takich po prostu marki o-ring, bo to się na Was odbije. Gra nie warta świeczki, dlatego że one tutaj bardzo szybko się wygniotą, dostaną temperatury i zaczną robić psikusa. Po prostu zaczną nam wpuszczać gdzieś tutaj jakieś tam niepotrzebne powietrze. Czy pompka się będzie sączyła. No i dobra, przechodzimy. Co mamy tu w takiej głowicy? Króciec, wiadomo, wyjściowy, czyli wyjście z naszej pompy, które sobie wylatuje już wysokie ciśnienie. W naszej pompie siedzi wałek, który sobie goni, napędzany tutaj z rozrządu. Tak właśnie. I na tym wałeczku mamy... Patrzcie, jakiego psikusa robi, nie chce wejść. Jest, weszło. Pracuje nasz tutaj, to nasze serduszko, jak to nazwaliśmy na poprzednim filmie. Się nie śmiać z tego, proszę. Mówimy tutaj o prostych rozwiązaniach, a nie technologiach z kosmosu. No i dobra, tak to właśnie pracuje. Ten element stoi dokładnie ustawiony tak, względem trzech sekcji tłoczków i on po prostu wciska nasze tłoczki. Jeżeli robimy oględziny, to musicie zwrócić uwagę na kwestię zużycia, czy taki wałek się nie zużywa. Jeżeli macie ten wałek zużyty, miało się tam coś teoretycznie nie dostawać, ale dostały się jakiekolwiek opiłki i na wałku Wam zrobią tutaj rysy w żery, no to musicie niestety wiedzieć, że tutaj wewnątrz ta tulejka, która jest, mimo że to jest tulejka dosyć dobrze spasowana i ona nic tam nie powinna wpuścić, może się okazać tak, że ona wpuściła jakieś opiłki, jakieś śmiecie i one po prostu będą zacierały ten wałek, będą ścierały, będą opiłkowały, bo taka rzecz może się zdarzyć. Jeżeli będą tutaj już pojawiały się jakieś wrzery, no to jest tak jak i w silniku, będą się robiły coraz głębsze, pompa może się Wam nie zatrzyma, nie zatrze w takim sensie, bo ona jest z rozrządu napędzana, ale będzie to świadczyło o tym, jeżeli opiłki się dostaną, że gdzieś coś nam zasypało i zacznie niszczyć tu naszą pompę. Jak oględziny sobie zrobimy, to tu zużycie naprawdę tego elementu mamy bardzo niewielkie. Przechodzimy dalej. Co mamy w takiej pompie dalej? Mamy... Otóż to, co widzimy, czyli nasz tłoczek, główny tłoczek, który wypycha i wytwarza nasze wysokie ciśnienie. I teraz jak się to dzieje? Tu wewnątrz znajdują się tak jakby cylindry, na których pracują te tłoczki.
Może mi się uda to pokazać. O. I ten tłoczek sobie pracuje, wciskając paliwo, próbując je ścisnąć, czyli wytworzyć wysokie ciśnienie. Ale jak się to dzieje? Otóż tak, żeby tłoczek mógł nasz pracować, on potrzebuje sprężyny. No właśnie. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Otóż tak, mamy taką sprężynę. To jest sprężyna, w którą wchodzi każdy nasz tłoczek. Jeżeli jesteśmy od razu przy oględzinach takiego tłoczka i macie problem z wysokim ciśnieniem, to musicie sprawdzić bardzo dokładnie, to już bardzo dokładnie, naprawdę skrupulatnie. Tutaj na tych tłoczkach nie mogą się pojawić jakiekolwiek wrzery. Każda rysa, każdy wrzer jakiś taki, który jest już wizualnie nawet do zauważenia, może spowodować to, że z trzech sekcji, przyjmijmy założenie, pompa pracuje sobie na wolnych obrotach, wytwarza 300 barów. No i w tym momencie jeden z tłoczków niestety zawiódł. To nie jest tak, że jeżeli on zawiedzie, to będzie pompa dawała 200. Nie, dlatego że może się okazać, że wysokie ciśnienie, które jest wytwarzane, po prostu będzie tym tłoczkiem, mimo zaworka, przebijane w drugą stronę. I w momencie otwarcia tego będzie po prostu spuszczało z tych 300, może się nie okazać, że nie wyjdzie nawet 200, bo wyjdzie do wiele mniej. I przez to samochód nasz może rzucić palenie. Dobra, ale przechodzimy do sedna. Przyjmijmy, nasz tłoczek jest cały, ładny. Siedzi sobie w takiej sprężynce i na niego przychodzi już taki popychacz, taka szklaneczka, która popycha nasz tłoczek, wciskając go w dół. Co to powoduje? Powoduje to, że ten tłoczek nasz ma o wiele mniejsze zużycie. Jego wysokość może zostać dobrana, choć przyznam szczerze, doczytywałem na ten temat, ale nie znalazłem nigdzie informacji, jakie wysokości mogą być tutaj tych tak jakby przyjmijmy popychaczy. Ale rzekomo są różne wysokości. Dziwi mnie to, że faktycznie tak może być, ale niech tak będzie. No ale jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że to jest włożone, montowane w środku, tylko że mi będzie ciężko teraz to zamontować z tego względu, że mamy sprężynę. O, jest wciśnięty. I to coś sobie pracuje i próbuje wyciskać nasze paliwo. Ta sama sytuacja obowiązuje tutaj. Jeżeli mamy, o tak jak tutaj widzicie, jest ślad, ale co prawda to jest ślad tylko po myciu, który został. Jeżeli tu mamy opiłki jakiekolwiek, czy ślady po opiłkach, jakieś wrzery, może to większego znaczenia jakoś na pracę nie ma, bo to coś nie wytwarza nam wysokiego ciśnienia. Tłoczek nam robi całą robotę, natomiast jeżeli opiłki będą tarły tutaj, to może się okazać sytuacja tego typu, i tu już teraz uwaga, może się zdarzyć Wam, że przy takiej pompie ten popychacz, ta szklaneczka się Wam zatrzy, czyli ona wejdzie do tego korpusu i ona z niego nie wyjdzie. Wtedy jest rzecz taka, że ten wałek, który powinien wciskiwać tego tłoczka, czyli podczas jego pracy na mimośrodzie na wałku powinien wpychać tłoczka, on go po prostu nie wpycha z tego względu, że ten tłoczek jest zablokowany, zatrzymany. To jest właśnie największy mankament, który się może zdarzyć w tych pompach. Może pokażemy, żeby to widać było faktycznie. No nie uda mi się w tym momencie go zablokować i nie chciałbym tego nawet zrobić, bo szkoda by było pompy niszczyć. O, natomiast rzecz jest jaka. Przyjmijmy założenie takie. O, tak jak tu widzicie, on chciałby wcisnąć ten tłoczek, ale ten tłoczek został już wbity i on nie wyszedł. No, czy takie coś może się zdarzyć? Tak, oczywiście, że może się zdarzyć. Dlaczego? Dlatego, że ta powierzchnia tutaj jest bardzo dobrze spasowana. To jest jak tłok z cylindrem, tylko pasowanie jest o wiele ciaśniejsze. Tu jest celowo zrobione pasowanie bardzo precyzyjne, żeby nie było po prostu luzów tutaj, żeby nie było jakiegoś tam niepotrzebnego tarcia, ale
Jeżeli tu opiłki się dostaną, niestety musicie wiedzieć, że ta pompa nasza żyła nie będzie. Może się równie dobrze okazać sytuacja tego typu, że nie jeden, a dwa tłoczki się zatrzymają. Kiedy takie coś się może zdarzyć? No może się zdarzyć, kiedy pompa sępno zaopiłkowała, sypnęła opiłkami, dostały się brudy, nieczystości. Mało prawdopodobne, ale nie do wykluczenia. Natomiast największym mankamentem, który może zrobić takie spustoszenie, to jest woda. Dlaczego woda? Jak dobrze spojrzycie, może mi się to uda pokazać. O, mamy. Tu w tej części pompy są takie malutkie wżery porobione. To są wżery świadczące o tym, że tu w tej części była niestety woda. No i teraz pokażę Wam rzecz jaką. Zwróćcie uwagę na drugą stronę. Tutaj mamy tłoczek. Nie tłoczek, tylko kolejną zaślepkę. Dlaczego tutaj widzimy po tym, że była woda? Dlatego, że zaślepki zrobione są z materiału nieszlachetnego. O ile pompa ma materiał taki bardziej szlachetny, odporny na powiedzmy jakąś tam chemię, wodę, o tyle no te zaślepki niestety już nie. I po tych zaślepkach, jak rozbierzecie pompę, a widzicie, że one są skorodowane, pokażę Wam trzeci, który akurat jest zamontowany od góry. O, i tak jak widzicie, ten górny element, który jest w pompie, o, i nie widać to było, o, ten górny element jest czyściutki. Po prostu nie dostał wody. Ale te, które były w dolnej partii, już widać, że one wilgoć miały, dostały jakiejkolwiek wody, wystały wilgoci. O, i po tym już wiemy, że naszą pompę trzeba solidnie doglądnąć, dojrzeć, bo coś tam może się z nią robić nie tak. Dobra, to przy tej kwestii, jak jesteśmy od razu przy tłoczkach, omówię dalejszą kwestię. Tłoczek nasz wchodzi do środka. Tam. Zarówno na tej części, jak i tej drugiej, w którą wchodzi tłoczek, musicie sprawdzić, jak on jest spasowany. Czy on jest dosyć precyzyjnie spasowany, czy widać jakieś zużycie. Jeżeli zużycie będzie, bo niestety nie zmierzycie tego w głębi, oprócz tutaj z wymiarowaniem, ewentualnie mikrometrem, to tam na tyle średnica jest cieniutka, że będzie z tym naprawdę problem. Dlatego mówię, takie rzeczy wizualnie sprawdzicie, czy macie spasowane dobrze. Jeżeli macie spasowane, sobie sprawdzę dla pewności. No i spasowane, ok. Nie przyciera się, nic nie chodzi, nie dzieje się niepotrzebnego, nie widać takich wżerów. No to możemy przyjąć, że ta jedna nasza sekcja jest dobra, ale takich sekcji mamy trzy. No to wiadomo, ta sama zasada, czyli jedna sekcja ma jeden tłoczek. Druga ma drugi. Co by to wszyscy widzieli, że tak jest. No i siedzi nasz trzeci pieron. No. O kurde, teraz będzie to widać. Nie było tego widać. O, teraz mamy. Jedna, druga, trzecia. To są nasze trzy sekcje. Czyli pompa nasza jest trzysekcyjna. Ciach, 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 ciach. Wciska sobie paliwo. Jak dobrze doglądniecie, tutaj są ślady delikatnej rdzy. No wiadomo, to jest pompa, która coś tam zrobiła. Zużycie jest jej niewielkie. Ale nie da się ukryć, że już coś tam na niej zaczyna być widać. Czyli wiemy, że paliwo, na którym to jeździło, było ustatnione o wtrysk wodny. Oględziny tutaj, jak zrobimy każdego jednego, one są bardzo ważne. Pamiętajcie o rzeczy takiej, od tych elementów, tych popychaczy, które są, będzie zależała praca waszej pompy. Ktoś tam się może z tego śmiać i mówi, że co ty chłopie bzdury opowiadasz i tak dalej. Niech tak będzie, przyjmijmy założenie, że tak jest. Więc ktoś, kto nie chce wierzyć, to nie musi, ale ktoś, kto chce uwierzyć, to uwierzy, bo tak niestety może się zdarzyć, że taka szklaneczka, która jest najnormalniej w życiu, może i pęknąć równie dobrze, jeżeli będzie zatarta, bo takie rzeczy też się zdarzają, no i po prostu się zablokuje, któraś tam sekcja będzie zablokowana. No i dobra, to jeżeli kwestie chodzi o kwestie kurcze tłoczków wysokiego ciśnienia. Mamy jeszcze inne partie, ale myślę, że podzielimy sobie ten filmik, żeby Wam nie zatruwać czasu niepotrzebnego.
bo czasem możecie sobie zrobić jakąś przerwę na kawę, cokolwiek, a ja gadam i gadam i gadam, nie? Także póki co zrobimy trzeci odcinek, w którym będziemy już mówili o reszcie tej takiej wykonawczej, która jest w tych elementach, co może tutaj najwięcej zawieść, oprócz tego, co już mówiliśmy. Także póki co liczę na łapeczkę pod tym filmem, choć niechętnie wszyscy dają, ale póki co, jeżeli tak można, to mówię, zapraszam do części trzeciej. Jak macie problemy, to piszcie w komentarzach. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to myślę, że ktoś tam się dołączy do nas, ktoś pomoże, a wspólnie pokonamy Common Raila i będziemy sobie radzili sami, nie zostawiając oczywiście kasy w serwisach, nie? Co bym nie zatruwał, nie ględził niepotrzebnie, ble, ble, ble. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Zapraszam do części trzeciej. Nagramy trzecią część i po prostu pokażemy. Będzie łatwiej rozbić to na trzy części. Także póki co, na razie. Do zobaczenia w trzeciej części. Cześć.